ja też potraktuję dzisiejsze spotkanie, bo nie będę oczywiście robił tutaj na takim poziomie wykładu historycznego. Chciałbym tylko Państwu zwrócić na uwagę na parę rzeczy, które warto wykorzystać w naszej edukacji regionalnej dotyczącej właśnie tego zbliżającego się okresu, czyli października bieżącego roku do końca następnego roku będziemy po kolei mieli daty, które dokładnie 100 lat temu miały bezpośredni wpływ na ukształtowanie Śląska Cieszyńskiego i obecnej granicy oraz na wiele procesów społecznych, które później się działy na Śląsku Cieszyńskim. Dlatego też chciałbym tylko jakby krótko zasygnalizować, na które momenty historii warto zwrócić uwagę, które warto wykorzystać w nauczaniu naszej historii lokalnej. Jakim materiałem możemy się do tego, przy tym posłużyć, aby do tej młodzieży najlepiej dotrzeć, prawda? To jest w sumie najważniejsze, żeby coś w tych głowach zostało. No, a wiadomo, jak to jest, że teraz jest tym coraz trudniej.